Pogoń Gosłowicka to mała wioska w gminie Ślesień zlokalizowana pomiędzy Ignacewem a Licheniem Starym. Od niedawna mieszkańcy tej miejscowości mogą korzystać z nowej nawierzchni drogi. Możemy powiedzieć że o jakimś fajnym elemencie, który został wykonany, czyli wybudowanie kilometra drogi z poszerzeniem tej drogi o 1,5 metra. Z fajnym oznaczeniem, z oddzieleniem właśnie takiego pasa. Co prawda tylko linią, ale no stosujemy podobne doświadczenia jak w innych gminach i również przy drogach powiatowych i również drogach krajowych. Mamy wiele takich przykładów na terenie naszego powiatu, gdzie nie budowana jest ścieżka pieszo-rowerowa, tylko budowane jest właśnie poszerzenie drogi, a tu jest akurat taka specyfika miejscowości, która nie jest aż tak bardzo uczęszczana, a mieszkańcy po prostu zyskali nie tylko sam chodnik, to o co wnioskowali, a zyskali poszerzenie drogi. Prace modernizacyjne trwały pół roku, kwota całkowita inwestycji to niespełna pół miliona złotych. W całości pokryta z budżetu gminy, natomiast gmina Ślesin cały czas intensywnie buduje i modernizuje lokalne drogi. No jesteśmy teraz na etapie zakończenia budowy kolejnej drogi. Drogi, która nam się bardzo oddaliła w wykonaniu i podpisana już umowa ponad dwa lata temu. Było to związane z budową gazociągu, którego w końcu nie budujemy. i Informacja jest z Polskiej Spółki Gazowniczej o odstąpieniu od realizacji tego całego zadania. Więc za chwileczkę mieszkańcy już tam prace się takie kończące rozpoczęły, polegające na wylaniu asfaltu przez dwa kilometry miejscowości w Honoradce, od Wienerbergera w kierunku drogi krajowej, więc bardzo oczekiwana inwestycja, wcześniej wybudowane chodniki po obu stronach. Już za niecały miesiąc mieszkańcy gminy będą mogli się cieszyć z użytkowania prawie 3-milionowej inwestycji.